W dzisiejszym filmie robię sobie sztuczne piegi. Nie wiem, jak to wyjdzie, szczerze powiedziawszy. Wiecie, mam rude włosy. Kiedyś w ogóle ludzie myśleli, że mam prawdziwe rude włosy. Oczywiście teraz mam czerwone przez odcinek ten tutaj, więc jeśli nie widzieliście, zamówiłam sobie hennę, która była dosyć popularna na TikToku. Podejrzałam sobie sposób na sztuczne piegi. Boję się bardziej... Dobra. Jest to henna z Satwy. Ja ogólnie, to jest ciekawostka, przez bardzo długi czas swojego rudego koloru farbowałam się henną do włosów. Czy to, nie wspominam tego za miło, ponieważ zostawiłam tą hennę na całą noc i jakby tą hennę nakładałam na włosy, następnie zawijałam, nakładałam czepek, zawijałam w ręcznik i całą noc ta henna była na mojej głowie. Rano zmywałam ją, doszorowywałam ją przez tydzień. Potem kolor wychodzi inaczej, bo to trzeba odczekać. Śmierdzą włosy ziołami. Ale przez długi czas, chyba 4 lata farbowałam nią. Dobra, mamy tutaj tą henkę. Odrywamy. Kurczę, w ogóle stresuję się. Moja skóra dzisiaj pokazuje totalnie, że mam okres. Więc jest totalnie we wszystkim. Po prostu tyle pryszczy, więc musimy zakryć je henną. Czuję. Wzięłam kawałeczek tego gubienka. O nie, zapałam sobie pryszcze. Zrobiłam małe zbliżenie, żeby było lepiej widać to, co robię ze swoją twarzą aktualnie. Więc teraz tak, o matko, stresuję się strasznie. No okej. Plus. Podobno mną zejdzie, tak? Po jakimś czasie. Nie wiem, jak to aplikować. I no, przyciskam. Jaki to jest? Aha, to jest naturalne. Aha, Fortatu. O kurde, jak to będzie brązowe? Czarne? Nie, no dobra, no trudno. Życie. Ale one wyglądają pięknie, trudno. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie chcę się kliknąć. Mam czarną kropę. Podobno właśnie te kropki zmieniają potem swoją jakby... O, idealnie na środku sobie zrobiłam tą piegę. Że one nie są aż takie grube. O matko, nie wiem, co teraz zrobiłam aktualnie ze swoim życiem. Po odczekaniu i po zmazaniu ich one totalnie nie są takie grube, jakie zrobię. W ogóle mam takie coś, że kurczę, za idealnie to robię po prostu. Muszę po prostu dać się ponieść mojej wyobraźni i pierdzielnąć tutaj gdzieś. O, patrzcie, trzy równe kreski zrobiłam. Stresuję się, jakbym miała... O, nawet ten szlaczek, który zrobiłam, fajnie. Dobra, mam już górę. Sądzę, że czoło chyba za bardzo zrobiłam i stresuję się i teraz trochę żałuję, że zaczęłam ten film. No ale co poradzić, już jak zrobiłam to, dokończę. Tu się ma piegi? Chyba nie. O, ale sobie piega zrobiłam, kurczę. Nic o was nie mówię, bo się za bardzo skupiłam na tym, co robię aktualnie. I dobrze to zrobiłam w ogóle? Śmierdzi tu henno, jakby przypomniało mi się... Och, ale się zaśmierdziało. Przypomniało mi się... Chociaż mi się wydaje, że ta henna o wiele gorzej smakuje. Ta henna o wiele gorzej pachnie niż ta, którą ja używałam. Ja używam z Kasi. Ojej, nałożyłam sobie na brew. A brew to włos. 30 minut. Nic. 30 minut idealnie. W ogóle jako gafę zrobiłam, wiecie co? Znaczy, to daily z przemęczenia. Od momentu, kiedy już jestem tutaj w Warszawie, to ja wiadomo, wracam z pracy, nagrywam i potem montuję film. Tak naprawdę nie mam czasu za bardzo na inne rzeczy. No i sytuacja taka, że ja wczoraj wróciłam bardzo późno i już nie miałam nic do nagrywania, bo wszystko nagrałam specjalnie, bo wiedziałam, że jutro wrócę późno. No i sytuacja taka, 22 wracam, mam usiąść do montażu filmu i na chwilę się położyłam i zasnęłam. I obudziłam się jakoś po północy z takim, że kurde, no nie ma szans, ja tego filmu nie zmontuję. Potem miałam tak, że przez całą noc budziłam się, czy już powinnam wstać, żeby zmontować film. I w końcu finalnie go nie zmontowałam i teraz będę go montować po pracy i film wyjdzie w ogóle później, bo wyjdzie...
wyjdzie o 20:30 może. Dobra, moi drodzy, tak oto wygląda mój efekt. Dużo bardzo tej henny się marnuje niestety. Taka henna kosztuje 12 zł, przez Allegro ją kupiłam. Moi drodzy, ja czekam przez pół godziny i widzimy się za pół godziny na zdejmowaniu. Podobno zdejmowanie jest mega ciężkie i to na pewno nie wodą. A może wodą? Nie wiem, muszę poczytać jeszcze. Mogłam poczytać zanim zaczęłam robić coś na mojej twarzy. Coś może nieodwracalnego. Ja mam coś takiego, że czasem robię coś za dużo albo dodaję czegoś za dużo, bo mam taki niedosyt. Ja po prostu nie mam umiaru. Luzik. Moi drodzy, mam już twarz, nawet chyba dłużej niż było zalecane, czyli pół godziny. Szczerze nie wiem jak to zdjąć. Myślę, że łacikiem? Ej, jakieś takie chamskie kropy tu są, o nie! Najgorzej! Oj, no co godzinę robić? O! A ja mam chamskie pomarańczowe kropki na twarzy. Załamałam się teraz aktualnie, naprawdę. Ja wam pokażę, jakie to jest po pierwsze. Ja wiem, że miało być czerwone, ale pokażę wam, jak to strasznie wygląda. Ej, łatwo się zmazuje. No, fatalnie. Ej, wygląda jak taka Pippi Langstrom. Tylko jeszcze muszę sobie zrobić kucyczki, warkoczyki. I ona miała takie pomarańczowe piegi. Ała, ała. Ała, ała. Mam bardzo podróżnioną skórę, no ale się też nie dziwię czemu. Jeszcze mam całe czoło, ja nie będę wam zajmowała tego momentu, zajmowania tego. Ale no, powiem wam, o tu mam takie pomarańczowe plamy. Kochani, właśnie sobie zdrapałam wszystko, co miałam. No, widzicie te chamskie kropy tutaj? To są te takie chamskie kropy, które zrobiłam. One są takie ogromniaste. Jak ja tak zostanę do końca mojego życia, to... Będę musiała używać w końcu podkładu, bo teraz nie używam. Widzimy się tak naprawdę może za kilka godzin, może ten efekt, bo słyszałam, że to po kilku godzinach, po trzech jest po prostu bardziej brązowe. No zobaczymy, jaki będzie efekt po tych trzech godzinach i widzimy się. Ogólnie wygląda to strasznie, co się wydarzyło. Mam tu takie paskudne, czerwone kropy, które nie wyglądają tak pięknie. Najgorzej. Ej, to wygląda tak bardzo źle. Jakby... Tak. To wygląda paskudnie. Paskudnie. Oto. Równomiernie. Chyba za bardzo równomiernie to zrobiłam. Dlatego nie wygląda jak piek. Bo są takie duże kropy. O, może tak wyglądają piegi? Co? Jak myślicie? O nie, najgorzej, moja biedna twarz. Kochani, widzimy się jutro o 16 albo 17, buziaki, pa.